Wydawnictwo Initium zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Grzegorza Wielgusa pod tytułem Wilki. Czyta Karol Kunysz. Rozdział pierwszy. Było to z początkiem roku pańskiego, 1645, gdy spośród drzew wyłoniła się bestia, stworzenie plugawe którego powstrzymać nie mogła stal, modlitwy, a nawet znak krzyża. Taka była jej moc piekielna. Zaczerpnięte z Sumula Chronicae Glocjumae, Kroniki Jezuitów Kłockich. Namalował krzyż własną krwią. Całkiem ciekawe, prawda szefie? Komisarz Emil Orłowiec nie był przekonany. Czy widok martwego ciała nazwałby ciekawym? Raczej uciążliwym. W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat widział tyle trupów, że z trudem przychodziło mu zachowanie się w ich obecności w odpowiedni sposób to znaczy wyrażając odpowiednie oburzenie, szok albo ubolewanie, w zależności od oczekiwań osób postronnych. Nowy trup był problemem. I to jednym z tych, którego nie dało się pozbyć jak niechcianego prezentu. W przeciwieństwie do chydnych bibelotów, które orłowiec dostawał ze stałą częstotliwością z okazji urodzin, ciało zawsze śmierdziało. Nawet świeże, tego zapachu nie dało się pomylić z żadnym innym. Widok kolejnego denata komisarz powitał z pełnym rezygnacji westchnieniem. Jakby mało miał własnych problemów. To jakiś popapraniec postanowił dołożyć mu roboty. Przynajmniej jest, mruknął. Uciekło mi słowo. Arek? Efektownie? Podsunął starczy aspirant Kępski, strzelając przy tym palcami. Tak, przynajmniej jest efektownie. Salon był przestronny. Urządzony tak, aby zrobić jak największe wrażenie na gościach. Podłoga wyłożona dębowym parkietem, ściany obwieszone zwierzęcymi czaszkami oraz obrazkami, z których spoglądali odziani w kontusze arystokraci. Wszystko tutaj podkreślało wyszukany gust właściciela. Książki, zakurzone i nieużywane przynajmniej od miesięcy, stały na półkach w równych rzędach. Parę było nawet oprawionych w skórę. Ciasno opinającą z więzy. Butelki w barku najwyraźniej cieszyły się większym zainteresowaniem niż klasyki literatury, bo zaledwie kilka z nich pozostało nietkniętych. W powietrzu czuć było papierosowym dymem oraz krwią. Pod ścianą w kałuży czerwieni klęczał otyły mężczyzna po pięćdziesiątce. Nabity na poroże dorodnego jelenia przypominał spuchniętą kukłę którą ktoś niedbale rzucił na ścianę obwieszoną od sufitu po podłogę myśliwskimi trofeami. Jeden z odrostów przebił mu żuchwę i podniebienie, nie pozwalając głowie opaść na pierś. Z ust zabitego zwisała stróżka czerwonawej śliny, a lewa dłoń była ubrudzona krwią od opuszków posygnet, wepchnięty aż do nasady palca serdecznego. To za jej pomocą, jak pędzlem, sprawca nagry zmolił krzyż pomiędzy rogami jelenia, pozostawiając na czaszce zwierzęcia długie smugi czerwieni. — Wygląda jak jakiś rytuał — stwierdził Orłowiec. — Medialna sprawa, nie? Pismaki uwielbiają takie historie. Kępski spojrzał nad ramieniem technika na krew tworzącą osobliwy wzór pomiędzy deskami parkietu. Czerwień wpierw rozlewała się chaotycznie, by po kilkunastu centymetrach wcisnąć się w proste szczeliny między deskami i utkać geometryczną pajęczynę. Sprawca się postarał. Prawdziwe cacko, prawie jak kadr z jakiegoś horroru. Komisarz przesunął spojrzeniem po na ścianie głowach dzików, lisów i jeleni. Martwe, paciorkowate oczy odbijały światło lamp. Uczepiony gałęzi pucha, Czoskar życielsko spoglądał na miejsce zbrodni z szeroko rozłożonymi skrzydłami. Arek, za bardzo cię to wszystko bawi. Aspirant uśmiechnął się szeroko w sposób, który mógł wywołać ciarki na plecach. Kiedy trzeba zajmować się czymś takim, Kemski wskazał niedbale na ciało. Jedyne, co można robić, to się z tego śmiać. Wiesz, co by na to powiedziała nasza dobrodziejka od kontaktu z mediami? Bardziej martwy już nie będzie, prawda? Aspirant wzruszył ramionami. Ona ma dobrze sprzedać naszego trupa. A my złapać dupka, który nam go podrzucił. Prosta sprawa, nie? Dobra, orłowiec klasnął w dłonie. Do roboty. Coś ci się rzuciło w oczy? Facet umarł z wyjątkowo durną miną. Nie wiedziałem, że istnieje jakiś dystyngowany wyraz twarzy, który trzeba przybrać, kiedy ktoś cię nabija na jelenie rogi. Emil klęknął obok technika, żeby przyjrzeć się z bliska dłonią zamordowanego. Coś więcej? Kempski wyciągnął z kieszeni wskaźnik laserowy. Krzyż świętego Huberta stwierdził, zataczając czerwonym punkcikiem krąg pomiędzy rogami jelenia. Kogo? Świętego Huberta. Szef nie uważał na katechezie. Nie interesują mnie bajki, a religia tym bardziej, dokończył aspirant. Tak pamiętam. Święty Hubert to patron myśliwych. Skąd to wszystko wiesz? Zainteresował się orłowiec. Pił kiedyś szef Jägermeistera? Na etykiecie jest głowa jelenia z krzyżem. Ciekawiło mnie dlaczego, więc się dowiedziałem. Od cała historia. Komisarz kiwnął głową i sięgnął do kieszeni kurtki po notes. Technologia nie była w stanie zastąpić starych, sprawdzonych metod. Orłowiec nie miał zresztą cierpliwości do elektroniki, zwłaszcza tej nowoczesnej. Za dużo było w niej dotykania, mikrofonów oraz kamer. Andrzej Muszyński, z zawodu prawnik, był członkiem koła myśliwskiego Pogoń w Lądku Zdroju. Na zbiegi okoliczności jestem zdecydowanie zbyt zmęczony. Więc trzeba założyć, że morderca ma nam coś do powiedzenia. Oby się za bardzo nie rozgadał, bo będziemy mieli do czynienia z serią. Kępski na moment spoważniał, ale nie z powodu obecności ciała. Kalkulował. Będzie miał sporo potencjalnych ofiar. Wiesz, ilu jest myśliwych w Polsce? Oprócz tego, że teraz jednego mniej. Zaskocz mnie. Ponad sto tysięcy! Więcej niż policjantów! Czerwona kropka wskaźnika laserowego zatrzymała się na zakrwawionej dłoni zamordowanego. Wątpię, żeby ofiara sama narysowała krzyż. Facet był chyba zbyt zajęty umieraniem. Komisarz kiwnął głową. Najpierw go zabił, a potem namalował krzyż jego dłonią. Orłowiec klepnął technika w ramię. Mirek! Upewni się, czy na nadgarstku, albo przed ramieniem Denata, nie zostały jakieś ślady. Jeżeli Kemski ma rację, to znaczy, że sprawca działał metodycznie, nie dał się ponieść emocjom, ale może coś przegapił. Mężczyzna w kombinezonie skinął głową. Jasna sprawa, szefie. Pełen zestaw. To wygląda jak chrzest myśliwego. Kemski wskazał laserem na pozostałe trofea w salonie. Kiedy zabijesz pierwszego grubszego zwierza, musisz przejść inicjację. Klękasz, a mistrz ceremonii maluje ci na czole krzyż krwią tego, co zabiłeś. Idzie do tego jakaś formułka. Chrzcze cię jako wyznawcę świętego Huberta, czy jakieś inne brednie. Orłowiec pokręcił głową. Kiedy sądził, że poznał już najgłębsze czeluści ludzkiej głupoty, zawsze pojawiał się jakiś usłużny jegomość z łopatą i zaczynał kopać. Pieprzona sekta, mruknął. Nie ująłbym tego bardziej elokwentnie, szefie. Zakładamy, że mamy na celowniku kogoś, kto wie, jak wyglądają zwyczaje łowieckie, i podchodzi do zabijania na chłodno. Najgorsze możliwe połączenie. Orłowiec gestem przywołał Kępskiego, po czym skierował się w stronę drzwi. Mamy coś oprócz trupa? Nie znaleźliśmy śladów walki ani śladów kradzieży. Brakuje też rozbryzgów krwi. Denat nie stawiał dużego oporu. Nie ma nawet otarć na dłoniach. Możemy założyć, że znał napastnika. To dobrze, podsumował idący obok Kępski. Szefie, wiesz jaki problem sprawiłby koleś, który losowo wybierałby ofiar na terenie całego kraju i urządzał sobie wyjazdy na szybkie morderstwo? Komisarz ruszył cholem w stronę sierżant Walczewskiej, która przyglądała zapisy z monitoringu. Aga, masz coś? Walczewska spojrzała znacząco na Kępskiego, co oznaczało, że nie miała dobrych wieści. Wręcz przeciwnie. Przejrzałam już materiał z ostatnich kilkunastu godzin, ale morderca jest wyjątkowo nieśmiały. Nie pokazał swojej gęby. Odpowiedziała Wiedział, gdzie rozstawione są kamery. Czyli nic. Muszyński wrócił do domu wczoraj o dwudziestej trzeciej. Ktoś go podwiózł pod bramę suwem, ale samochód stał pod takim kątem, że nie da się zobaczyć rejestracji. Od tego czasu nikt się nie pojawił na nagraniach, oprócz sprzątaczki, która znalazła ciało nad ranem. Psia krew. Morłowiec wsunął rękę do kieszeni kurtki i przesunął palcami po krawędzi okrągłego metalowego pudełeczka. Wychodzi na to, że morderca odrobił zadanie domowe. Aga skinęła głową. Na bazie przejrzę wszystkie nagrania i zobaczę, kto ostatnio odwiedzał Muszyńskiego. Jeżeli morderca go znał, możliwe, że przychodził tu wcześniej i sprawdzał, gdzie są kamery. Może w ten sposób go capniemy. Albo ją. — Ją! — wtrącił Kępski, przerywając oglądanie wiszącej w korytarzu kolekcji zdjęć. Mieszanki wakacyjnych wyjazdów, spotkań rodzinnych oraz zjazdów koła Łowickiego. Galeria egzotycznych krajów, broni oraz martwych zwierząt. — To mogła być żona albo córka — Aga wzruszyła ramionami. — Większość morderstw dokonywanych przez kobiety dotyczy najbliższych. Mężów, partnerów, konkubentów — wyliczyła. Wiesz jak to jest. Najpierw dobrze badamy teren, zanim wpakujemy komuś nóż w serce. Racja, przyznał Orłowiec, zapisując w notesie, aby zwrócić szczególną uwagę na krewnych Muszyńskiego. Ktoś z rodziny wiedziałby o monitoringu i mógłby dostać się do środka bez wzbudzania podejrzeń. Kępski cmoknął, wyraźnie niezadowolony. Tamten koleś waży dobre sto kilo, powiedział. Żeby pchnąć go na rogi z taką siłą, trzeba kogoś mocno zbudowanego. Jasne, mamy XXI wiek, a równouprawnienie można kupić w każdym sklepie, ale tego typa trudno będzie ruszyć nawet wózkiem widłowym. Nie, jeżeli był pijany. Aga wycelowała w aspiranta długopisem. Jak sądzisz, te wszystkie otwarte butelki w barku trzymał dla ozdoby? Przed sekcją możemy sobie zgadywać dowoli. – Chcesz się założyć? – Kępski zrobił urażoną minę i zakrył dłonią usta. – Zakładać się? W domu nieboszczyka? – Wstydź się, dziewczyno. – O ile? – O piwo. – Facet był pijany. – Stoi. – Skończyliście? – zapytał orłowiec, unosząc dłoń. – Dopiero zaczynamy, szefie – odparł Kępski z krzywym uśmieszkiem. Trzeba rozpytać sąsiadów, sprawdzić rodzinę Denata, dowiedzieć się, kto w okolicy niezbyt przepada za myśliwymi. Nie chcę szefa rozczarować, ale przed nami jeszcze mnóstwo roboty. Komisarz wywrócił oczyma. Dziękuję, że mnie o tym poinformowałeś, mruknął. Bez ciebie nie miałbym pojęcia, że gówno, w które wdepnęliśmy, to nie czekolada. Idziemy. Robota nie trup. Z czasem stygnie. A właśnie, Aga, skoro o stygnięciu mowa, kiedy przyjedzie trupiarz? Spóźni się nieco. Miał kogoś na stole, kiedy po niego dzwoniłam, odparła Walczewska, kręcąc długopisem między palcami. Była w tym naprawdę dobra. Co ze strony mężczyzn zwykle prowokowało szczeniackie komentarze o zręczności jej dłoni? Ale jest już w drodze. Kto jedzie z prokuratury? To polski. Dobrze, dobrze. Komisarz ruszył korytarzem, zaglądając do kolejnych pomieszczeń. Kuchnia. Całkiem spora. Dobrze urządzona, ale w taki sposób, aby spędzać w niej jak najmniej czasu. Robot kuchenny na blacie niewielka zmywarka, która z trudem pomieściłaby naczynia po większym spotkaniu rodzinnym. Droga zastawa tkwiła w zamykanej na klucz gablocie. Ale nie wyglądało na to, aby była zbyt często używana. W przeciwieństwie do dwóch głębokich i dwóch płytkich talerzy tkwiących na metalowym stojaku, obok blatu do krojenia. Na zasłanej okruszkami desce leżał nóż i zmięte opakowanie po serze pleśniowym. Dalej był gabinet skrojony wedle tej samej miary co salon. Obrazy, trofea, szabla na ścianie. Masywne biurko odbijające się w czarnym lustrze ogromnego telewizora. Dawny splendor połączony z nowoczesnymi wygodami. Orłowiec zatrzymał się pod schodami, gdy na twarzy poczuł ruch powietrza. Spojrzał w stronę drzwi wejściowych, ale te były zamknięte. Piętro sprawdzone, rzucił. Przeczesaliśmy pokoje, ale pobieżnie. Nie chcieliśmy zadeptać śladów przed przyjazdem drugiej ekipy technicznej. Walczewska podeszła bliżej. Coś nie tak, szefie? Emil klęknął i położył dłoń na pierwszym ze stopni. Fala zimna spływała po schodach, niczym płynąca powoli rzeka ziombu. Aga, kamery nikogo nie chwyciły? Nie. Orłowiec ruszył po schodach, podążając śladem chłodnego powietrza, do dziwnie pustej sypialni z widokiem na ścianę lasu. Oprócz łóżka i wbudowanej w ścianę szafy nie było tutaj nic więcej. Być może nie powinno, ale skoro salon oraz gabinet sprawiały wrażenie urządzonych z przepychem, to czemu sypialnia wyglądała inaczej? Komisarz podejrzewał, że tutaj nie było przed kim udawać. Parter przeznaczony był do podziwiania. Na piętrze pozory nie miały już żadnego znaczenia. Wnętrze było puste i pozbawione śladów życia. Według korłowca pasowało do właściciela. Przez uchylone okno do wnętrza wlewało się lodowate powietrze. No proszę, powiedział, odsuwając długopisem zasłony. Panie, panowie, co o tym sądzicie? Tak się dostał do środka. Kępski wyjrzał przez okno, uważając, aby niczego nie dotknąć. Szef to ma nosa, nie ma co. Zamiast się podlizywać, powiedz technikom, żeby przeczesali sypialnię, ścianę oraz teren pod oknem. Mają sprawdzić każdą gałązkę i zajrzeć pod każdy kamień. Wszyscy zostawiają ślady. Włókna, ślina, zgubiony paragon, odcisk buta. Orłowiec obrócił się do sierżant walczewskiej. Potrzebujesz zaproszenia? Do roboty! I miejmy to za sobą dodał w myślach. Tak jest, szefie. Komisarz wyszedł z domu Muszyńskiego i z miejsca przypomniał sobie, dlaczego pobudkę tego dnia należało zaliczyć do błędów. Poważnych błędów. Luty był paskudny. Chociaż to słowo zawierało zdecydowanie za mało przekleństw, aby w pełni oddać naturę rzeczy. Zima była mroźna i bezśnieżna. Szare niebo wisiało ponad dachami, nagie drzewa drapały konarami o chmury. Wkoło panował bezruch. Odrażająco. Jeżeli istniał miesiąc, który mógł zepsuć humor, to był to właśnie luty. Komisarz wbił ręce w kieszenie kurtki, zgarbił się nieco i ruszył w stronę zaparkowanego na podjeździe samochodu. Zamarznięta, przygięta do ziemi trawa chrzęściła pod butami przy każdym kroku, niczym szklane odłamki. Policjanci bez specjalnego zapału kręcili się pomiędzy ogrodowymi krzaczkami, wyszukując sobie kolejne wymówki, aby nie stać zbyt długo w miejscu. Przynajmniej fotografowali wszystko, co im wpadło w oko. Emil wsiadł do skody i przekręcił kluczyk w stacyjce. Z wentylacji buchnęło zimnym powietrzem. Przez kilka chwil siedział, obserwując dom Muszyńskiego, kanciasty kształt z betonu stali oraz szkła otoczony rachitycznym szpalerem wiecznie zielonych tui. W tym koszmarnym opakowaniu otrzymał nabitego na poroże mężczyznę o fatalnym guście. Wyzwanie rzucone przez mordercę, który być może właśnie rozpoczął prywatną krucjatę przeciwko myśliwym. Orłowiec z westchnieniem oparł potylicę o zagłówek. Ile czasu minęło do ostatniego szajbusa? Rzucił w stronę pustego fotela pasażera. Odpowiedzi się nie doczekał. Może i lepiej, bo aspirant Kępski i sierżant Walczewska należeli do osób, których nie należało wypuszczać w pobliżu dziennikarzy, nawet jeżeli zadbało się wcześniej o bufor pod postacią działu kadr. Traktowali każdą sprawę jak ponury żart i specjalnie się z tym nie kryli. Kiedy zostali wezwani do trupa, któremu sprawca rozwalił czaszkę młotem budowlanym, Walczewska powiedziała tylko, Arbus, i przystąpiła do fotografowania Denata. Orłowiec miał nadzieję, że obecność kobiety w zespole załagodzi nieco radosny nihilizm Kępskiego. Szybko się okazało, że był to błąd. Mimo to jego zespół był skuteczny. I tylko to się liczyło. Z kieszeni kurtki wyciągnął puszeczkę z tabaką. Kilka razy potarł kciukiem o końcówkę palca wskazującego, po czym otworzył pudełko. Znajoma woń na moment pozwoliła mu zapomnieć o nadchodzącym dniu, a ten zapowiadał się na wyjątkowo ciężki. Lata spędzone w wydziale kryminalnym w Kłocku nauczyły go, że tego typu dni były czymś normalnym. Nurzącą, ogłupiającą rutyną. Która w większości przypadków składała się z rodzinnych patologii, zaginięć kradzieży autora oraz przestępstw przeciwko mieniu, cokolwiek znaczyło to piękne zdanie figurujące na internetowej witrynie komendy. Emil każdego ranka wchodził do tego bagna, a wieczorem stał pod prysznicem i sunął obojętnym spojrzeniem po kafelkach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co on właściwie robi w policji. Uniósł szczyptę tabaki i wciągnął ją głęboko w zatoki. Od razu poczuł przyjemne otrzeźwienie, gdy nozdrza wypełnił zapach mentolu, eukaliptusa oraz cytrusów. Medicated No. 99, znany szerzej jako Medyk, stanowił dla komisarza kwintesencję tytoniu. Mocny i aromatyczny, równie popularny co malinowa ozona, choć nie tak wysmakowany jak wyrobot od Bernarda, Towarzyszył Orłowcowi podczas każdej sprawy. Puszeczki z tabaką trzymał we wszystkich kurtkach. Dzięki temu zawsze miał je pod ręką, kiedy ich potrzebował. A potrzebował często. Mógł odejść z policji, zrezygnować. Nikt nie powiedziałby mu złego słowa, bo w końcu ludzie w tym fachu się zużywają szybciej niż w innych miejscach. Sumienie wytarte do kości, spojrzenie puste, głos martwy i wyprany z emocji klasyczny przykład człowieka, którego należy zdać na złom. Mógł odejść, ale tego nie robił. Dlaczego? Bo podobnie jak Kępski i Walczewska czuł przyjemne mrowienie w palcach, kiedy sprawy się komplikowały. Gdy ciężkie dni zamieniały się w paskudne, gdy utarty rytm pracy przerywał telefon, który niczym uderzenie bata stawiał do pionu cały wydział. Orłowiec mógł publicznie udawać, że nienawidzi swojej roboty, ale w głębi serca czekał na iskrę, która zapali beczkę prochu. Doczekał się. Las był pusty i cichy, przecięty smugami cieni oraz czerwonego światła. Pozbawione liści drzewa kiwały się z boku na bok, poruszając gałęziami, które przypominały obwisłe Poskręcane dłonie wyciągnięte w stronę ciemniejącego nieba. Na skraju szlaku wyrastały kępy szarych badyli oraz sploty pożółkłej trawy. Oprócz niespokojnego oddechu kobiety panowała trudna do zniesienia cisza. Ewelina Bukowczan po raz kolejny spojrzała w stronę szlaku, prowadzącego do jakże trafnie nazwanego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej od Zagubionych licząc, że ktoś ją wreszcie znajdzie. Siedziała ze skręconą albo złamaną nogą zaledwie kilka kilometrów od lądka zdroju i nie była w stanie przejść choćby kroku. Próbowała, ale po kilkunastu metrach wywróciła się na kamienistą drogę. Dopiero wtedy uznała, że zrobi użytek z telefonu w kieszeni. Wzbraniała się tak długo z powodu dumy. Wzywać pomoc w takim miejscu? gdyby nie ta przeklęta noga wróciłaby do swojego pokoju w ciągu kilkunastu minut. Ale nie, zachciało się jej pójść na czeską stronę i zobaczyć, jak wygląda leśny bar, strybrni pramen. Na niewielkiej polance stały ławki oraz stoliki z bali. Obok można było rozpalić ognisko albo wygodnie usiąść, by zjeść to, co przyniosło się w plecaku. Pod zadaszeniem studni na drewnianych tabliczkach znajdował się cennik oraz metalowa puszka na pieniądze. Ewelina wypiła puszkę mirindy, wrzuciła kilka euro do skarbonki i ruszyła dziarskim krokiem w drogę powrotną, przekonana, że miejsce warte było opuszczenia hotelowego pokoju. Przynajmniej do momentu, w którym jej stopa wykręciła się z niemiłym chrzęstem. Klełaby, na czym świat stoi, gdyby noga nie rwała bólem przy każdym, najmniejszym nawet ruchu. Jedyne, co mogła zrobić, to usiąść na plecaku, oprzeć się o drzewo i czekać. Tylko spokojnie, powiedziała, wykręcając palce. Zaraz zapadnie zmrok. Tylko spokojnie, powtórzyła zdecydowanie. Zacisnęła zęby, gdy noga zapłonęła bólem promieniujący aż do biodra. Już teraz musi być minus dziesięć. W nocy będzie zimniej. Mam tu czekać na pomoc. Ponoć niedaleko ktoś zginął. Pod tamtym kościołem w lesie. Ewelina zacisnęła usta. Co to było? Lodowaty dreszcz wbił pazury w jej kark, gdy liście zaszeleściły gdzieś poza zasięgiem wzroku. Coś biegło w jej stronę. Coś dużego. Serce zerwało się do galopu, zaczęło boleśnie uderzać o klatkę piersiową. Ignorując ból wspinający się po nodze, Ewelina zaczęła szukać w kieszeniach czegokolwiek, co mogłoby posłużyć jej do obrony. Telefon, portfel, słuchawki. Po co je w ogóle zabrała? Nie. Nie. Puste kieszenie garści drobnych. Butelka z wodą? Na dzika wystarczy? Oczywiście, że nie. Wstrzymała oddech i zamknęła oczy. Może jeżeli ona nie będzie patrzyła, to coś również jej nie zauważy. Kroki były coraz bliżej, ale teraz brzmiały inaczej, zupełnie jak: Dobry wieczór. Nazywam się Felix Gronostaj i będę dziś pani ratownikiem. Koledzy już jadą samochodem. Ewelina uchyliła powieki. Klęczący przed nią mężczyzna w czerwonej kurtce z naszywką GOPR na ramieniu wyglądał dokładnie tak, jak wyobrażała sobie górskiego ratownika. Wysoki blondyn o kościstej twarzy, lekko garbatym nosie i wesołym błysku w oczach. Z pewnym siebie uśmiechem śmiało mógłby znaleźć się na okładce magazynu sportowego. Miło mi poznać. Ewelina wykrztusiła z ulgą. Już myślałam, że to jakieś dzikie zwierzę. Przykro mi, że panią rozczarowałem. Noga bardzo doskwiera? Zapytał, ściągając plecak. Boli. Może pani poruszyć palcami u nóg? Ewelina skrzywiła się z bólu, ale wykonała polecenie. Dobry znak. Felix wyciągnął z plecaka koc termiczny i okrył nim zmarzniętą kobietę. Ostatni krzyk mody w górach. Świetnie prezentuje się podczas sesji zdjęciowej na noszach. Dobry? Turystka zmusiła się do uśmiechu. Jeżeli tak wygląda dobry znak, to nie chcę wiedzieć, jak wygląda zły. Zachowała pani czucie w nogach i poczucie humoru. Świetnie. Ratownik zdjął rękawiczkę i dotknął policzka Eweliny. Zawroty głowy? Dreszcze. Uczucie dezorientacji? Nie. Nie i nie. Chyba nie. Tylko noga. Mam nadzieję, że skręcona, a nie złamana. Bądźmy dobrej myśli. Mężczyzna uniósł głowę, gdy między drzewami odbił się warkot od silnika. Proszę, proszę, nadciąga od I to szybciej niż sądziłem. Załapie się pani na jazdę naszym pełzaczem. Będzie o czym później opowiadać. Felix wsunął rękę do plecaka i wyciągnął z niego termos i podał go kobiecie. Powinna być jeszcze ciepła. Zrobiłam z siebie idiotkę, prawda? Zapytała Ewelina zażenowanym głosem. Zadziwiające, jak szybko wstyd podnosił swoją paskudną głowę, gdy tylko strach znikał z pola widzenia. Dlaczego? Pewnie nieczęsto ściągacie przyjezdne ze szlaku, prychnęła z nadparującego termosu. Co ja mówię, to nawet nie jest szlak, tylko droga. Zamarznąć można nie tylko w Alpach, ale również pod drzwiami własnego domu. Może mi pani wierzyć. Cienie poruszyły się gwałtownie, gdy pomiędzy drzewami przesunęło się blady światło reflektorów. Ciemne smugi zaczęły pełznąć z lewa na prawo, gdy z za zakrętu wyłonił się kształt masywnej Toyoty z krzyżem Gopr na drzwiach. Z wnętrza wyskoczyła niska blondynka z torbą lekarską przewieszoną przez ramię. Dobry wieczór! Bardzo się pani narzucał? Zapytała, ręką odgarniając warkocz na plecy. Nie, był bardzo uprzejmy. Ratowniczka wywróciła oczami. Złotko, przestań robić maślane oczka do każdej ratowanej kobiety i przynieś resztę sprzętu. Poleciła kciukiem wskazując na Toyotę. Z samochodu wysiadł jeszcze jeden ratownik, wysoki i starszy od pozostałej dwójki. Twarz miał ponurą. Przeciętą kilkoma głębokimi bruzdami, które ginęły w siwiejącym zaroście. Skinął głową kierowcy samochodu i przeszedł kilka kroków po leśnej drodze. Zgubiła pani rękawiczkę, zapytał obracając się do Eweliny. Nie, nie zdejmowałam ich, odparła turystka, unosząc ręce. Mężczyzna schylił się i podniósł coś z zamarzniętej ziemi. Czarny kształt przypominał ludzką dłoń. Ewelina poczuła suchość w ustach, gdy zorientowała się na co właściwie patrzy. Klęcząca obok niej ratowniczka wpatrywała się w kolegę szeroko otwartymi oczami, bezwiednie grzebiąc w apteczce. Siwiejący ratownik stał w świetle reflektorów, trzymając w ręku dziwnie wzdętą rękawiczkę, z której sterczały kawałki kości. Odgryziona! powiedział chrapliwie. Rozdział drugi. Oblekła się w wilczą skórę. Kreatura rodem z piekielnych czeluści wypełzła na świat, aby bluźnić przeciwko Bogu oraz Jego dziełom. Zaczerpnięte. Sumula chronicae glociumae. Kroniki jezuitów kłodzkich. Komisariat w lądku zdroju nie należał do wyjątkowo dużych czy imponujących. Nie musiał taki być. W małych miasteczkach, gdzie ludzie znali sąsiadów, a przyjezdnych łatwo było odróżnić od miejscowych po tym, jak się ubierali i chodzili, policjanci byli stróżami prawa w pełnym tego słowa znaczeniu. Mieli pilnować jego przestrzegania. Od ścigania tych, którzy je łamali, byli ludzie pokroju Orłowca. Ich obecność nigdy nie wróżyła niczego dobrego. Właśnie dlatego, gdy tylko komisarz zamknął za sobą drzwi, poczuł na sobie zaniepokojone spojrzenia. O wczorajszym morderstwie wiedzieli już wszyscy mundurowi w okolicy, co znaczyło, że wkrótce informacja o śmierci Muszyńskiego przecieknie do mieszkańców. Media zaczną zadawać coraz więcej pytań, aż wreszcie ktoś puści farbę i wspomni o krwawym krzyżu. Ludzie uwielbiają takie historie. Karmią się nimi z niezdrową fascynacją. Będą o nich rozprawiać przy obiedzie, nad kawą, kołysząc dziecko i przez drzwi ubikacji. Wszędzie. Nie było złego miejsca, żeby pogadać o trupie. Panie komisarzu, powiedziała policjantka, wstając z biurka recepcji, przekażę komendantowi, że pan już jest. Orłowiec uśmiechnął się i skinął głową. Nie przepadał za policyjną hierarchią, Choć nie dlatego, że miał się za glinę renegata polującego według swoich własnych reguł, który na przemian rzucał odznaką i z bronią w ręku udaremniał porwania oraz napady. Nie. Ta cała zabawa w salutowanie była dobra dla publiczności, jego natomiast męczyła. Przeciętny obywatel chce myśleć, że na straży porządku stoją mniej lub bardziej zdyscyplinowani, oddani i dobrze wyszkoleni funkcjonariusze. Siła formacji płynęła z wizerunku, a mundur potrafił zamienić praktycznie każdego w lepszego człowieka, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Orłowiec doskonale wiedział, co kryje się pod niebieską kurtką. Nie udawał, że prawa pilnują święci, robili to ludzie, a ci z definicji byli najgorszym możliwym wyborem do pilnowania czegokolwiek. Zatrzymał się przed wiszącą na ścianie tablicą ogłoszeń. Komuś po czeskiej stronie granicy uciekł pies. I to całkiem spory, sądząc ze zdjęcia. Za pomoc w odnalezieniu ogromnego, kudłatego psiska oferowano okrągłą sumkę. Obok wisiały ogłoszenia o miejscowych wydarzeniach kulturalnych oraz kilka ostrzegających przed niebezpieczną jazdą czy narkotykami plakatów, które przyczyniły się jedynie do wyrębu kolejnego hektara lasu. Komendant prosi. Orłowiec ruszył korytarzem i zapukał do gabinetu komendanta komisariatu. Nie czekając na odpowiedź, nacisnął klamkę. Coś mi mówiło, że w końcu do mnie wpadniesz. Pełniący funkcję komendanta podkomisarz Tomasz Rożek należał do ludzi, których natura obdarowała tyleż obficie, co nieregularnie. Wysoki, ale przeraźliwie chudy. Z zapadniętymi oczami oraz wydatnym nosem przypominał sękatą gałąź na uschniętym drzewie. Orłowiec podejrzewał, że w wieczne dni Rożek unikał wychodzenia z domu. Potrzeba było trupa, żeby mnie odwiedzić, co? Komendant wskazał pod bródkiem na krzesło. Siadaj. Na wizyty towarzyskie brakuje ostatnio czasu, skłamał komisarz, rozkładając ręce. Od rana do wieczora w kieracie obiad, prysznic, piwo i łóżko. Znam to, odpowiedział Rożek z równie fałszywym uśmiechem. Obydwaj z miejsca przejrzeli swoje kłamstwa. Znali się od czasów studiów i doskonale wiedzieli, kiedy zaczyna się odmowa z konieczności, a kiedy w grę wchodzą wymówki. Im więcej mieli lat, tym te drugie coraz częściej gościły w ich rozmowach. Nawet krótkie spotkanie urastało do logistycznego koszmaru, przy którym ekspedycja Franklina wydawała się beztroskim wyjazdem do wakacyjnego kurortu. Darujemy sobie szok i ubolewanie z powodu faceta nabitego na poroże, zapytał rożek, wyciągając przed siebie długie nogi. Czytasz mi w myślach. Świetnie, w takim razie mam dla ciebie więcej popieprzonych wieści. Komendant uśmiechnął się, odsłaniając słusznej wielkości siekacze. Wiem, że je uwielbiasz. Więcej mięsa. Można tak powiedzieć. Kawałek mięsa, jeżeli mam być dokładny. Orłowiec westchnął głęboko, odchylając głowę do tyłu, aż coś mu strzeliło w karku. Wiesz, tylko żartowałem, a ty mi drugiego trupa znajdujesz. Staremu kumplowi się takich rzeczy nie robi. Nie znajduje ci drugiego trupa, tylko jego dłoń. Orłowiec spojrzał z powrotem na rożka i gwizdnął przeciągle. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, do gabinetu weszła policjantka z dwoma filiżankami. Sądząc po zapachu, kawa była równie mocna, co zderzenie ze ścianą. Tomek od zawsze uwielbiał porządne rodzaje ziarna, co stanowiło dla Emila niewyczerpane źródło zadziwienia. Rozumiał, że można było kruszyć kopie o wino, whisky, piwo, a po odpowiednim nasmarowaniu wszystkimi poprzednimi płynami potrafił niemalże zrozumieć ludzi, którzy kłócili się o smak wódki. Ale za nic w świecie nie umiał pojąć, co znajduje się w głowie kawosza. Kiss hippo, powiedział Rożek, gdy funkcjonariuszka opuściła gabinet. Co? Mieszanka ziaren z Kolumbii, Etiopii. Sprawdzam nowe smaki, a dziś mam u siebie królika doświadczalnego. Pociągłą końską twarz komendanta wykrzywił przebiegły uśmieszek. Pi, pi, bo wystygnie. Kawa była rzeczywiście mocna, ale miała również wyrazisty, złożony smak. To nie było zderzenie ze ścianą, którego oczekiwał rłowiec. Tylko uderzenie cegłą owiniętą w puchaty, karmelowo-czekoladowy kolcyk. Dobra. Ja myślę, że dobra, żachnął się Rożek znad swojej filiżanki. O co chodzi z tą ręką? Orłowiec wiedział, że Tomek potrafił w milczeniu delektować się kawą do ostatniej kropli, co czasami oznaczało dobry kwadrans. Dziś nie miał tyle czasu. Goprowcy z wilków znaleźli rękę, jak zwozili jakąś babkę z bukowej kopy. Co z nią zrobili? Zainteresował się komisarz. Pytam o rękę nie turystkę. Wsadzili do zamrażarki na bazie. Orłowiec zaśmiał się i upił łyk kawy. Można i tak. Powiedzieli coś więcej. Rożek pokiwał głową na boki. Tak, że została odgryziona. Odgryziona? A mówiłeś, że to spokojna okolica. Była! Do wczoraj! odparł kwaśnorożek. Mogę posłać kilku chłopaków, żeby popytali, kto ostatnio widział Muszyńskiego. Czy z kimś się kłócił? Wiesz, stały zestaw. Lądek to niewielka społeczność. Miejscowi policjanci budzą większe zaufanie niż obce twarze. Kazałem też przeczesać lasy w poszukiwaniu ciała, ale będziemy potrzebowali więcej ludzi. Pogadasz z górą. Może trzeba będzie ściągnąć psy tropiące. Zajmę się tym. Dasz mi znać, jak coś znajdziesz? Nie. Kolejną odgryzioną dłoń zakopię sobie w ogródku, żeby mi hortensje lepiej rosły. Komendant obrócił filiżankę na blacie i wyciągnął telefon z kieszeni. Właściwie to mam coś. Nie wiem, czy to wiąże się ze sprawą, ale wczoraj w pobliżu wilków. Ktoś zbezcześcił figurę Matki Boskiej. Od razu przyszedł mi na myśl ten krzyż, który namalował morderca. Sam zobacz. Rożek przesunął smartfon w stronę orłowca. Maryi na zdjęciu brakowało dłoni. Zamiast nich sterczały dwa bezkształtne kikuty, na których dało się dostrzec kilka ciemnych plam zaschniętej krwi. Popieprzone. Westchnął Rożek, masując skroń dwoma palcami. Arek pewnie rzuciłby teraz jakąś makabryczną ciekawostkę, mruknął komisarz i przybliżył zdjęcie. Musiałbym to zobaczyć z bliska, żeby ocenić rodzaj narzędzia. Emil, tak między nami. To się dopiero zaczyna, prawda? Ten cyrk, w którym ty robisz? Zapytał komendant znużonym głosem. Mordercy, sekty i reszta gówna. Orłowiec uniósł wzrok. Przez moment patrzył na zmęczoną, wychudłą twarz starego przyjaciela, którego teraz mógł co najwyżej nazwać znajomym. Dorwego, powiedział w końcu. Nie o to pytałem. Komisarz dopił resztkę kawy i wstał. Dorwego. Słuchaj, Tomek. Masz pożyczyć lodówkę? Lodówkę? Taką do samochodu. Muszę jakoś tę rękę zawieść do kłodzka, prawda? Rożek popatrzył na orłowca spod krzaczastych brwi, tak jak patrzy się na coś wyjątkowo paskudnego, biegnącego po kuchennej podłodze. Tylko potem umyj, bo Natalia mnie zabije. Lądek zdrój gnił. Patrząc na odrapane, zaniedbane budynki, Orłowiec nie mógł oprzeć się wrażeniu, że wjechał do wymarłego miasta. Niegdyś sławne uzdrowisko sprawiało teraz przygnębiające wrażenie. Kanciaste, PRL-owskie bloki tkwiły wbite pomiędzy budynki, pamiętające czasy, gdy ziemie te należały do cesarstwa niemieckiego. Świeżo odrestaurowane kamienice sąsiadowały z pozbawionym dachu ewangelickim zborem. Porzucona świątynia, dogorywała pośrodku miasta ogrodzona siatką i rzędem nierównych słupków nowoczesne okna tkwiły w starych ceglanych murach pokrytych wysypką pomarszczonego odpadającego tynku na skrzyżowaniu Kłockiej i Wiejskiej stał dwupiętrowy budynek przeznaczony do rozbiórki choć na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądał gorzej od sąsiednich domów było w tym miejscu coś dziwnego im dalej od rynku, tym ulice zaczynały się wić, jakby miasto traciło zmysły i rozrastało się na ślepo według jakiejś szalonej wizji. Lądek oplatała poszarpana pajęczyna dróg, spinająca dawne uzdrowiska, które obsługiwały teraz nielicznych seniorów. Widok młodych osób był tutaj wręcz nie na miejscu. Orłowiec zatrzymał swoją skodę na parkingu u podnóża parku tysiąclecia kolejnego reliktu cesarskiego uzdrowiska, które od półtora wieku przyciągało pensjonariuszy oraz spacerowiczów. Nawet o tej porze roku dęby oraz buki prezentowały się wspaniale, a zielone korony świerków sprawiały, że szaro szary krajobraz nie był do reszty pozbawiony kolorów. Wystarczyło jednak opuścić wzrok, aby znaleźć się w mniej eleganckim otoczeniu. Tuż obok parkingu stał opuszczony szpital uzdrowiskowy barbara. Skorupa niegdyś wspaniale prosperującej placówki teraz straszyła wybitymi oknami oraz czerwonawymi ścianami z nagiej cegły. W resztkach szyb przesuwały się ołowiane chmury. Wspaniałe miasto nie ma co, powiedział dziarsko Kępski wsiadając do auta. Obraz nędzy i rozpaczy. Dodał przeczesując włosy palcami. Mówisz tak o każdym miejscu, zauważył orłowiec. Ale tym razem nie żartuję. Co masz? Muszyńskiego nie zabił nikt z najbliższej rodziny. Chyba, że są święci i potrafią przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Jego żona, Marta Muszyńska, wypoczywa na Cyprze. Nie wydaje mi się, aby chciał jej się pofatygować z powrotem do Polski, żeby zabić męża. Wystarczy spojrzeć na termometr, żeby ją wykluczyć. Kemski wyciągnął telefon z kieszeni, po czym pstryknięciem przesunął notatki. Syn pracuje w Holandii jako spec od IT. Córka obroniła doktorat i mieszka w Opolu. Oboje mają żelazne alibi. Czyli nic, westchnął Orłowiec. Eliminacja podejrzanych to już coś. Komisarz posłał Kępskiemu spojrzenie, które potrafiło otrzeźwić człowieka nie gorzej od prawego sierpowego. W takim razie szef nie będzie zadowolony z tego, co Aga znalazła. Nic nie znalazła, tak? Orłowiec uniósł znacząco brwi. Zgadza się. Kępski kiwnął głową. Kimkolwiek jest sprawca, doskonale wiedział, gdzie są kamery, i najwyraźniej prowadził obserwacje z dystansu. Jak myśliwy. To samo przyszło mi do głowy. Siedziba koła łowieckiego pogoń jest niedaleko stąd, po drugiej stronie parku zdrojowego. Idziemy? Komisarz skrzywił się na samą myśl o opuszczeniu samochodu i wciągnął odrobinę tabaki. Trzynaście stopni poniżej zera, oraz przenikliwy wiatr stanowiły połączenie z piekła rodem, chociaż Orłowiec nigdy nie był zwolennikiem wizji grzeszników cierpiących katusze w objęciach płomieni. Po części dlatego, że piekło było tylko makabrycznym i cokolwiek tandetnym straszakiem dla ludzi, którzy wierzyli w tego diabła strój zębem dzierżonym w kosmatej łapie. Zima była prawdziwa i znacznie bardziej przerażająca niż wyświechtane kazania z ambony. To niepobożne myśli zdziesiątkowały Sowietów podczas wojny zimowej. To nie znak krzyża zamienił armię Napoleona w obszarpaną hordę desperatów, wycinających mięso z żyjących wciąż koni pociągowych. Ogień zabijał bez ociągania, sprawnie zamieniał człowieka w garść pyłu. Mróz działa inaczej. Niewidzialny i nieubłagany odbiera czucie, wysysa siły, otumania umysłu. Ogień można ugasić. Zimno jedynie odpędzić. Jeżeli istniało piekło, to nie było gorące, ale skute lodem. Paskudna pogoda, prawda? Kępski dziarsko pokonywał szerokie schody prowadzące do parku zdrojowego. Pomimo pogody ubrany był w lekką kurtkę i nie nosił rękawiczek. Orłowiec nigdy nie widział go w czapce. Arek należał do tych wybryków natury, które po wrzuceniu do przerębli zaczynają pytać o drinka z parasolką. Foka, nie człowiek. Technicy coś znaleźli? Nie. Ziemia jest zamarznięta na kość. Żadnych śladów, tylko trochę przygiętej trawy. Przy każdym słowie z ust Kębskiego wydobywał się biały opar. Trupiarz dzwonił. Wziął się już do badania Muszyńskiego. Wkrótce powinien mieć raport. Dołożymy mu roboty, mruknął komisarz. Więcej mięsa? Orłowiec skrzywił się w uśmiechu. Ratownicy znaleźli odgryzioną dłoń. Wiem, to możecie szokować, ale w pobliżu mamy kolejnego trupa. Jest szef pewien? Może to było drzewo trupiane. Mamy zimę. Drzewa trupiane jeszcze nie kwitną. Policjanci ruszyli pustą parkową alejką w stronę zdroju Wojciech. Ta część lądka, pomimo ponurej aury, wciąż wyglądała jak z pocztówki. Neobarokowe uzdrowisko z jednej strony otaczały drzewa, z drugiej natomiast szereg równej zabudowy. Patrząc na fronton ozdobiony parą lwów oraz herbem miasta, trudno było uwierzyć, że niecałe 300 metrów dalej straszyło odrapane do cegły widmo szpitala uzdrowiskowego Barbara. Ta ręka... Może być związana z naszym sprawcą? Zapytał Kępski po chwili milczenia. Uciąłem sobie pogawędkę z miejscowym komendantem. Wspomniał, że wczoraj ktoś uszkodził figurę Matki Boskiej. Orłowiec wzruszył ramionami. Wątpię, żeby to był przypadek. Seryjny morderca na religijnej podkładce. Cudownie. Arek potarł dłonią króciutki zarost. Wspominałem już że za bardzo cię to bawi? Nigdy, odparł wesoło Arek. Motywacja religijna dawałaby jakieś fundamenty, żeby zacząć skurwiela profilować. Struktury religijne opierają się na posłuszeństwie oraz bezwarunkowym respektowaniu autorytetów, których władza jest usankcjonowana przez siłę wyższą. Takie przekonania generują spore pokłady poczucia krzywdy, zwłaszcza jeżeli osoba nie dostaje tego, czego chce koniec końców, nie po to hołduje jakiemuś wydumanemu systemowi wartości, żeby nie dostać swojej nagrody. Zapłatą może być kobieta, dobrze płatna praca, chęć pozbycia się cudzoziemców, przywrócenie dawnych granic kraju, wyliczał Kępski, przechodząc przez ulicę. Taki typek żyje w nieustannym poczuciu krzywdy i zaczyna fermentować. Gotuje się ten piwniczany krzyżowiec we własnym sosie, aż w końcu szambo wybija. Facet robi coś, co dla większości zainteresowanych kończy się w kostnicy. Zakładasz, że to mężczyzna, zauważył orłowiec, bawiąc się tabakierką w kieszeni kurtki. Powiedziałbym coś seksistowskiego o tym, że statystyka jest zdzirą, ale Agi nie ma w pobliżu, więc... Nie ma po co języka strzępić. Prawda jest taka, że faceci częściej zabijają. Chociaż jest kilka krajów, gdzie babki są na szczycie tabeli. Na przykład jakich? Japonia, chociażby. Kępski wskazał głową na jedną z kamienic, stojących przy Placu Mariańskim u szczytu betonowych schodów. Tablica z wieńcem laurowym, głową jelenia oraz krzyżem w aureoli światła nie pozostawiała wątpliwości, kto zajmuje lokal naprzeciwko zakładu fryzjerskiego. Orłowiec dostrzegał w tym rodzaj ponurego żartu. W jednym i drugim miejscu ściany były ozdobione głowami. Różnymi, co prawda, a fryzjerzy zazwyczaj nie zabijali swoich ofiar. Chociaż Sweeney to oraz jego wspólniczka mogliby wtrącić w tej kwestii kilka słów. Chociaż dziś urocza pani Lowet zostałaby brodatym facetem z kokiem na głowie, który w gumowych rękawiczkach przygotowuje wysokie, nieporęczne i paskudnie przecenione burgery z ludzkiego mięsa, Natomiast demoniczny Goli Broda przybrałby postać dobrze ubranej kobiety, walczącej niczym lwica o utrzymanie niewielkiego przedsiębiorstwa. Cóż, jakie czasy takie opowieści. Kęski przytrzymał drzwi starszej kobiecie, która opuściła zakład fryzjerski i wychodziła właśnie z kamienicy. Dziękuję panu, powiedziała z uśmiechem, który pogłębił zmarszczki na jej twarzy. Orłowiec bez pukania nacisnął klamkę i wszedł do biura koła myśliwskiego. Wnętrze było nijakie aż do bólu. Wystrojem nie odbiegało od setek innych, podobnych pomieszczeń, o których istnieniu zapominało się w chwili zamknięcia za sobą drzwi. Kremowe ściany, szafy z laminatu, na stole monitor, który stał na swoim miejscu od dobrych kilku lat. Niedawno ktoś go przesunął, bo spod podstawy wystawał cieniutki półksiężyc ciemniejszego drewna. Gdyby nie stojak na wizytówki, kalendarz oraz dwa zdjęcia z polowań wnętrze mogłoby równie dobrze należeć do agenta ubezpieczeniowego. Jednego z tych, którzy nienawidzą, kiedy klienci zabierają im ich cenny czas. Siedzący za biurkiem mężczyzna pasował jak ulał do tego opisu. Raczej niski, Łysiejący z okrągłą twarzą przeciętą dwoma kreskami. Pierwszą z nich były mięsiste wargi, drugą oprawki okularów. Zaraz odzwonię, powiedział okularnik, odkładając telefon. Bez specjalnego entuzjazmu zmierzył intruzów spojrzeniem. Jeżeli chcecie się panowie zapisać na szkolenie na strzelnicy, to trzeba będzie przyjść jutro. Zaraz będę zamykał, ale miejsca nie braknie. Przytrzymam dwa jak trzeba. Na drzwiach pisało, że jest otwarte do wpół to. wskazał kciukiem w stronę wyjścia. Jeszcze 15 minut, prawda? Przyłapany na kłamstwie okularnik uśmiechnął się kwaśno. Tego mu jeszcze brakowało. Ludzi bez cienia przyzwoitości trzymających się zasad, które sam ustalił. W czym mogę pomóc? zapytał, skupiając spojrzenie na starszym policjancie. Komisarz Orłowiec. Starszy aspirant Kępski, Wydział Kryminalny. Musimy porozmawiać. Te słowa zawsze poprawiały Emilowi nastrój. Przyjemnie było patrzeć, jak ludzie zaczynają się kulić i skręcać pod jego spojrzeniem. Czasami trafiał się twardszy okaz, który przyjmował to ze spokojem albo rzucał się do ucieczki, ale okularnik nie należał do tej kategorii. Niewielkie, tonące w szerokiej twarzy oczy otworzyły się gwałtownie nozdrza zadrżały, palce bezwolnie się zacisnęły, z policzków zaczęła odpływać krew. Orłowiec milczał. Chciał, żeby rozmówca odpowiednio skruszał i pojął sytuację, w której właśnie się znalazł. Policjanci z Wydziału Kryminalnego nie zajmowali się pouczaniem przechodniów na pasach, albo pilnowaniem porządku w czasie festynów. Rozmowa z nimi nie miała być przyjemna. O, co chodzi? Musimy zadać kilka pytań o Andrzeja Muszyńskiego. Słyszałem, że nie żyje, ale skoro panowie są tutaj, to znaczy, że. Bystrzak, pomyślał orłowiec. Został zamordowany, wtrącił. Niemożliwe. Śmiem wątpić. Komisarz z trudem powstrzymał się, aby nie westchnąć. Ile razy słyszał już tę rozmowę? Ze sto. Przynajmniej zawsze toczyła się tymi samymi kolejnami. Kiedy ostatni raz widział pan Muszyńskiego? Um, tydzień temu na polowaniu. Okularnik spojrzał na kalendarz. To będzie 10 lutego. Czy Muszyński miał wrogów? Zachowywał się nienaturalnie albo wspominał o jakichś problemach. Znajome pytania były wypalone na mózgu komisarza niczym piętno niemożliwe do usunięcia policyjne wyznanie wiary. Smakowały popiołem, zgrzytały nieprzyjemnie między zębami za każdym razem, gdy je zadawał. Ludzie zapamiętywali przeróżne rzeczy numery ukochanych, numer pesel, pin do karty, modlitwy, daty urodzin dziecka. Jego umysł wypełniały pytania, proste i precyzyjne, jak cięcia skalpelem, którym odcinał prawdę od plew. Powtarzał je czasami przez sen, a przynajmniej tak twierdziła Baśka, zanim kupiła zatyczki do uszu. Nie mógł jej winić. Kto chciał rozmawiać z kryminalnymi z własnej woli? Jędrek to złoty człowiek. Był. Czasami trochę głośny, jak sobie wypił, ale oprócz tego dusza człowiek. Jak ktoś miał kłopoty, to się do Jędrka, jak w tym uderzało. Kiedy Wolińscy wpadli w długi, to on wykupił od nich starą działkę i zapłacił więcej niż trzeba było. Kłócił się z kimś. Tak jak każdy. O politykę, o jakieś drobne sprawy. Ale nie pamiętam nawet, kiedy jędrek było coś naprawdę zły. Dobrze go pan znał? Kolejne wyświechtane pytanie. Widywaliśmy się przynajmniej raz w miesiącu. Czasami wpadałem do niego na mecz. Dobrze. Będę potrzebował listy wszystkich członków koła, telefony, adresy, komplet danych. A, ale bąknął siedzący za biurkiem mężczyzna: zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca pochodził z kręgów myśliwskich. Pan raczy żartować. U komisarza stwierdzono kliniczny brak poczucia humoru. Powiedział Arek z niezachwianą powagą. Okularnik posłał Kęmskiemu spłoszone spojrzenie. Ja po prostu trudno w to uwierzyć. Ktoś zabił jędrka. Tak po prostu. Nie tak po prostu poprawił go Orłowiec. Właśnie dlatego potrzebujemy listy członków koła myśliwskiego. O, oczywiście, już drukuję. Palce mężczyzny zaczęły uderzać w klawiaturę. Tylko znajdę plik. Czy wie pan, kto się widział z Muszyńskim jako ostatni? Chyba Piotr Majer, prezes naszego koła, odpowiedział bez namysłu okularnik, nerwowo pocierając kciukiem o palec wskazujący. Z wnętrza szafki dobiegł odgłos pracującej drukarki. Spotkali się wczoraj w sali łowieckiej. Gdzie? Prezes jest właścicielem hotelu w Wilkach. Korzystamy z sali bankietowej podczas spotkań koła, dlatego nazywamy ją salą łowiecką. Wyjaśnił sekretarz, sięgając po świeżo wydrukowaną kartkę. Obok umieszczonego na szczycie nazwiska Majera zapisał długopisem adres. To tutaj. Nie sposób przegapić. Jedyny hotel we wsi. Dziękujemy. Emil starannie złożył listę na czworo i podał ją Kępskiemu. To wszystko. Myślałem, że policjanci zawsze pytają o alibi. A jest pan mordercą? Zapytał Orłowiec z uśmiechem, który nie sięgnął oczu. Nie, to w czym problem? Lutowy mróz uderzył w twarz Mila, gdy tylko wyszedł z kamienicy. Zmrużył oczy i zaklął szpetnie pod nosem. Przeciskający się pomiędzy czarnymi gałęziami wiatr zagwizdał drwiąco. Nie zapytaliśmy go o nazwisko, zauważył Arek. Tomasz Kwiatkowski. Sekretarz szkoła łowieckiego, pogoń, odpowiedział Orłowiec, stawiając kołnierz kurtki. Nie czytałeś tabliczki przed drzwiami? Fryzjerka mnie rozproszyła. Naprawdę. Emil spojrzał przez szybę do wnętrza salonu i objął wzrokiem strzygącą klienta kobietę. Dobra, jesteś usprawiedliwiony, ale żeby mi to było przedostatni raz. Wybieramy się do wilków? Ja pojadę. Przezabrać odgryzioną rękę do kłodzka i pogadać z ratownikami. Zamienię po drodze kilka słów z prezesem Majerem. A co ja mam robić? Orłowiec przeszedł kilka kroków, obracając tabakierkę między palcami w kieszeni kurtki. Zacznij trzepać ludzi z listy i sprawdź z agą bazę zaginionych oraz okoliczne szpitale. Ratownicy znaleźli rękę wczoraj wieczorem. A to znaczy, że jej właściciel albo leży gdzieś na intensywnej terapii, albo w jakimś wykrocie. Twarz Kępskiego przeciął krzywy uśmiech. Jeżeli dopadły go zwierzęta, to może być wszędzie. Orłowiec wzruszył ramionami. Wtedy trupiarz dostanie puzle. Ogołocone z zieleni brzozy i wychudłe świerki otaczały ciasnym kręgiem kościółek pod wezwaniem Matki Boskiej od zaginionych. Pomiędzy wbitymi w ziemię korzeniami wciąż dało się dostrzec widmo wymarłej wsi, wytyczone przez kamienne fundamenty oraz zarysy dawnych gospodarstw. Przetrwał jedynie murowany kościół, na który w oskarżycielskim geście wskazywały obwisłe gałęzie drzew. Felix poprawił plecak i spojrzał pytająco na Rudolfa Górskiego, który patrzył z założonymi rękoma na zakratowane wejście do kaplicy. Rudy miał około pięćdziesiątki, ale czasami zachowywał się tak, jakby dźwigał na karku przynajmniej setkę. Kiedy się tak krzywił, Felix był w stanie w to uwierzyć. Coś nie tak? zapytał. Rudy przysunął dłonią po zaroście. Pod praktycznie każdym względem stanowił zaprzeczenie gronostaja. Felix był blondynem, a ostatnio włosy zaczęły mu ciemnieć, podczas gdy Rudolf nosił na głowie srebrzącą się już grzywę ciemnych włosów. Szczupły, wysportowany gronostaj przyciągał spojrzenia płci pięknej, podczas gdy górski raczej wywoływał zaniepokojenie prawie 190 cm wzrostu masywna sylwetka i wiecznie ponura twarz sprawiały że ludzie po zmroku zwykle przyspieszali kroku na widok ratownika Znasz legendę o tym miejscu zapytał Rudy A kto nie zna na schodach kaplicy znaleziono martwą dziewczynę która po stracie narzeczonego każdego ranka modliła się za jego duszę Pewnej nocy natrafiła na mszę duchów zmarłych i odeszła do zaświatów razem ze swoim narzeczonym Zawsze byłem ciekaw, skąd ludzie wiedzieli, co się z nią stało Skoro nie było żadnych świadków Gronostaj wzruszył ramionami Ale przynajmniej zakończenie jest szczęśliwe, prawda? Urocza historyjka, prychnął Rudy Felix uśmiechnął się pod nosem Znam ten ton Wiesz coś jeszcze? Górski obrócił się z chrzęstem żwiru pod butami i ruszył leśną drogą ku północy. To jak było, Felix zrównał się z kolegą. Mieszkańcy zatłukli ją kijami, odparł bezpośrednio Rudy. Nigdy nie słyszałem tej wersji, bo jesteś za młody. Dobrze, dziadku, opowiadaj. Tylko powiedz, kiedy będę musiał ci zmienić pieluchę. Nie zapomnij o Wenflonie, prychnął Rudy. Dziewczyna pochodziła z wilków, nazywała się Anna i przeniosła się na drugą stronę Doliny, żeby zamieszkać z narzeczonym. Młodzik zginął na polowaniu, więc legenda do tego miejsca pokrywa się z faktami. Później w życie weszła stara zasada, wedle której prawda jest pierwszą ofiarą wojny. Starszy z ratowników uśmiechnął się nieprzyjemnie. Samotna młoda kobieta, bez krewnych i ochrony, stanowiła łatwą zdobycz. Na domiar złego jej ojciec zajmował się tworzeniem uroków przeciwko wilkom. Był wolf sengerem. Nauczył córkę, jak rzeźbić w drewnie i kości, symbole, które chroniły stada przed drapieżnikami. Wystarczyło, że zginęła pierwsza krowa, a ludzie skarbna uznali, że sprowadzenie bestii to sprawka wilczej wiedźmy. Jakże mogli myśleć inaczej? Była wdową z innej wsi która pewnie nie chciała się przespać z jakimś śmierdzącym piwem oblechem. Musiała być winna, prawda? Felix szedł w milczeniu. Z każdym kolejnym słowem kolegi żałował swojej ciekawości. Na początku przywiązali ją do drzewa i liczyli na to, że bestia rozwiąże problem za nich, ale biedaczka miała czelność przeżyć noc. Potem zawlekli dziewczynę przed wioskowy krzyż, i kazali jej przyznać się do konszachtów z diabłem oraz bestią. Wszak tylko skrucha otworzy drogę do królestwa niebieskiego. Rudy uniósł palec, po czym dłoń ratownika zacisnęła się w pięść. Jeżeli coś takiego istnieje, to ci bogobojni ludzie posłali niewinną dziewczynę przed oblicze świętego Piotra z pękniętą czaszką i wylewającym się mózgiem. Cholera! Dobrze! Że nie zostałeś przed szkolanką. Skąd ty to wiesz? Rudy zaśmiał się cicho. Słucham tego, co ludzie mają do powiedzenia. Odnalazłbyś się w policji? Wyglądasz odpowiednio. Czyli niby jak Górski uniósł ciemne brwi. Gronostaj uśmiechnął się krzywo. Jakbyś dla zabawy żył potłuczone szkło, odpowiedział trącając kolegę łokciem. Jestem za stary, żeby uczyć się nowych sztuczek. Rudy machnął ręką. Zresztą po co? Żeby szlifować krawężniki? Dość, że kazali nam przejść się po szlakach w poszukiwaniu reszty od tej ręki, która leży na bazie. Mają kogoś po nią dziś przysłać. Felix przytaknął, w duchu dziwiąc się, że tak szybko przywykł do faktu, że obok kostek lodu w zamrażarce leży pudełko z ludzką dłonią.